Witam serdecznie. Ryszard Borowiecki. To już druga część mojego podejścia do sztuki i do malarstwa i do tego płótna, które jest. I teraz tutaj trzeba je rozbroić. To znaczy wyjąć z folii, która też może stanowić pewną grę w sztuce, ponieważ dzisiaj technika tworzenia nie polega tylko na pędzlu, ale również na wszystkich możliwościach wykorzystania. No i mamy gotowe płótno. Dosyć duży format. Bardzo się cieszę, że duży. Ja tutaj jeszcze nie mam sztalów profesjonalnych, ale ze względu na to, że jeszcze się urządzam. A do tego procesu tworzenia nie za bardzo bym chciał używać innych sztalów, ponieważ zobaczą Państwo, na czym polega sama technologia, tak, malowania, czy technika, czy różnie to można nazwać. Temat. Ponieważ jestem zafascynowany muzyką Griega i fiordów, morza, więc wymyśliłem sobie, że to będzie pejzaż morski, czyli dokładnie morze, tutaj w czterech porach. Dlaczego morze? Dlatego, że cztery pory roku. Jest wiosna, teraz. Wszystko się budzi. Fale są rodzące się. Wenus powstała z fal. Bo możemy namalować drzewo. Drzewo namalować i namalować to drzewo w czterech fazach, czyli wiosny, lata, jesieni, zimy. Przepiękna rzecz. Tylko, że tego jest sporo i ja raczej lubię nietuzinkowe rzeczy, raczej wolę działania bardziej ekspresyjne, bardziej zmuszające do myślenia. Dlaczego morze? Co w morzu takiego pięknego? Ja mieszkałem nad morzem przez wiele lat i chodziłem codziennie na plażę i codziennie widziałem inne morze. Codziennie ono odpowiadało, zupełnie nie ma dwóch identycznych dni, a tym bardziej na morzu. Kolorystyka morza, barwa światła w ogóle, czy też same fale zmieniają się i z tego właśnie mam zamiar skorzystać tutaj przy tworzeniu i tak, żeby na pierwszy rzut oka powiedzieć, to jest wiosna, to jest lato, to jest... Oczywiście, że czasami niektórzy, którzy mają tą wrażliwość osobową bardzo taką ciężką, no to wtedy nawet jak zobaczą morze, to tylko dla nich morze. Ale ci, którzy czują energię, którzy czują barwę, którzy czują otoczenie, oni i tą siłę, a tym bardziej obrazu, no to wówczas określą idealnie ten punkt. Długo się zastanawiałem właśnie nad tym procesem, jak zrobić, jak namalować, jak działać. Obrazy marynistyczne już tworzę od bardzo dawna. Nawet niektóre zostały mi skradzione, powiedzmy, że w ten sposób. Co bardzo się cieszę, bo to były osoby, z którymi już nie mam kontaktu, dlatego że no, czas też tworzy zupełnie inny świat. I tak się zastanawiam, co teraz. Teraz właśnie do przejścia, jak to będzie wyglądać i poszczególne etapy. Zaraz zacznę pokazać przede wszystkim szkic. Szkic
jeden, który jest w głowie, jak podzielić obraz, na jakie fragmenty. Będę o tym mówił, ale już nie tak siedząc jak teraz przed kamerą, tylko pokazując fragmenty. Zresztą będą Państwo widzieć ten cały proces, już się powtarzam, tworzenia, bo jest to proces, jest to działanie bardzo specyficzne. Ale najważniejszą rzeczą, co jest, to jest to, że jest taka możliwość i że jest... Uwielbiam jedną rzecz w malarstwie, że jest nieograniczona paleta barw i nieograniczona jest paleta technik malarskich, nieograniczona jest wyobraźnia pokazania tego samego. To, co zrobił Jan Matejko w swoich obrazach, kiedy pokazał je realistycznie, chociaż tam by też można było do tego realizmu się bardzo przyczepić, do impresjonizmu, chociażby tutaj najbardziej, no, między innymi Bracha i Picassa, jeżeli patrzymy na nich obu, który był pierwszy, czy chociażby malarstwo Boscha, które sobie bardzo cenię. Ja już nie mówię o Salvatore Dali, ale o Boschu będzie osobny cykl, bo jest to cykl udowodniony już astrologicznie i tutaj się bardzo cieszę, że nie tylko ja zauważam te elementy, ale jeszcze inne osoby szukają w tym dziele tego astralnego spojrzenia, tego kosmicznego spojrzenia w dzieła, a nie ma gadania, nie ma innego, bo tutaj Lascaux i tutaj ta kaplica sztuki, chociażby kaplica Sykstyńska i tutaj Leonardo da Vinci i Ostatnia Wieczerza, to wszystko się łączy, to wszystko jest jednym wielkim działaniem na naszą psychikę, na nasz wyraz myślenia, ale przede wszystkim spojrzenie gdzieś w głąb naszego serca, gdzie dopiero wtedy buduje się, kształtuje się nasza świadomość, którą my potem reprezentujemy, gdzie dzisiaj musimy tą świadomość przywrócić przede wszystkim młodym ludziom. Wielkość znaczenia tego wszystkiego, bo rozpoczyna się jakaś nagonka na wiedzę, rozpoczyna się nagonka na myśl, rozpoczyna się nagonka na tworzenie. Ja rozumiem, że są czasy, że wracają czasy Hermaszewskiego, nie rusz, nie dotykaj w kosmosie. I tak się dzieje dzisiaj, ale to nie jest ten czas. Ten czas jest, wiem, że nic nie wiem i muszę tworzyć, stworzyć od nowa i czerpać zyski ze wszystkich źródeł, które są dostępne, a dostęp jest właśnie przez internet. I jeżeli możemy, to zapraszam do płótna, które będę w tej chwili właśnie komponował. Stoję przy płótnie. Płótno ma jakąś tam wysokość i mniej więcej raz, dwa, trzy. W tej części robimy horyzont naszego morza. I teraz musimy zrobić przypływ fal. Fale rozpoczniemy sobie tutaj, mniej więcej w jakimś takim wejściu na plażę. Tutaj rozegrają się żywioły. Ognia nie widać, bo ogień to słońce, to światło, to napięcie, które jest
Z kolei Ziemia jest właściwie od horyzontu budujemy Ziemię, w tym też jest właśnie woda jako żywioł. Tutaj mamy tą Ziemię w naszym znaczeniu, czyli plażę. No i ogromna część powietrza, która jest przekazem, mową, wyrazem, bo powietrze daje też informacje. Powietrze to przede wszystkim waga, równowaga, to działanie wodnik, który jest tak szalenie nowatorski, innego typu myślenie i bliźnięta, które najbardziej referują i także dają to wrażenie, ten układ nerwowy całego splotu tego działania. Woda z kolei, ten odcinek jest nastrojem, czyli rakiem, skorpionem, psychologią wnętrza naszego pojęcia i tego wszystkiego, co jest w nas, i także ryby. Tu to, co mnie najbardziej zafascynowało, że jest ten koniec zodiaku. Już kończy się. Nie ma go. To jest bardzo ważne, że coś rodzi się nowego i od nowa. Każda fala jest czymś nowym. Kiedy jesteście na brzegu, siadacie na kocu i patrzycie nieustannie na tą falę. Kiedy jej nie ma, kiedy jest tafla, możemy zobaczyć wewnątrz to, co jest w środku tego morza, tej wody. Ten świat dla nas niedostępny, ponieważ tam żyją zwierzęta, ale które oddychają tlenem oczywiście, ale w wodzie mają skrzela. I ten kawałek tutaj, który rozpoczyna nam znak barana, gdzie jesteśmy, gdzie rozpoczyna się cała ta akcja tworzenia i działania, i lew, słońce, które już żeśmy rozmawiali, którego nie widać, i cała filozofia w tym wszystkim zawarta, Jowiszowa. Czy może być coś piękniejszego jak tworzenie? Czy może być coś najwspanialszego? Już wiecie jak, a teraz przystępujemy do działań, które są najbardziej dziwne i jednocześnie tworzą przed nami możliwości nieograniczone. Zapraszam do płótna. Ponieważ ten obraz bym chciał, żeby był lekko trójwymiarowy, który można by to tworzyć farbą, ale wolę to robić inaczej. Mam takie no, można by powiedzieć rodzaj gesso, ale zupełnie inaczej. Nałożę to szpachlą. Tutaj zgodnie z ruchem naszego horyzontu, po to, żeby wytworzyć pewną linię i działanie, które da nam możliwość innego spojrzenia na obraz, oddzieli nam w pewnym sensie tutaj działania, a także stworzy pewien rodzaj, co tu ukrywać, ale chciałbym już tym tutaj nałożeniem farby w pewnym sensie zbudować falę jeszcze bez barwy. Tutaj szpachelkę mam, tutaj nałożę sobie troszeczkę więcej. Ja tą szpachelkę trudno, ale nie za bardzo sobie cenię, ale jest, bo jest. Na szczęście szpachelka musi być bardzo elastyczna w
wtedy daje większą płaszczyznę i większą możliwość tutaj działania. Widzicie, że ja maluję zupełnie inaczej lewą ręką, ale to jest ze względu na to, że powiedzmy, że mam sprawne dwie twórczo dłonie. Niektórzy powiedzą, o manikut, tak dawniej się mówiło. Zresztą to był mankament mojego dzieciństwa, bo między innymi to była też przyczyna troszeczkę, powiedzmy, że bania się moich rodziców po to, że zostanę manikutem. No, nie manikunem, bo manikun to kot wspaniały. A ja tutaj muszę rozegrać, upaprałem się, czego bardzo nie lubię. Nie lubię tworzyć, tutaj już stworzyłem pewne działania i tutaj już tworzę właściwie te takie, powiedzmy, że fale. Teraz wyobraźmy sobie wiosnę. Wiosna jest niepokojem w pewnym sensie, bo jest, budzi się i te fale musi tworzyć jakiś taki... Ja nie wiem, czy zauważyliście, że morze wydaje z siebie energię przyciągania. Morze można oglądać bez przerwy i bez końca. Nie ma ani początku, ani końca. Człowiek nie może odejść od morza. Najchętniej by zasnął na tej plaży, tylko że są przepływy i odpływy. U nas nie tak wyraźne, ale mój przyjaciel, kiedyś będąc właśnie we Francji, przeżył przypływ, ponieważ chciał... No, był w takim miejscu, gdzie plaża była prywatna i to była właśnie tego człowieka, gdzie on był. No i się rozłożył na tej plaży z namiotem, bo przepiękny szum, przepiękny wiatr, przepiękne wszystko. No i się okazało, że fala przyszła do jego namiotu. I to właściciel tej nieruchomości bardzo się był zdziwiony, że my tak myślimy, ponieważ dlaczego? Kolega mieszkał w Gdańsku. Jego dziadkowie byli rybakami. I to takimi rybakami tutaj z tej części polskiej. Jeszcze grubo przed pierwszą wojną. No, Kaszubi. On z tym morzem był tak zauroczony. Tam we Włoszech, we Francji, przepraszam, bo to tak pomiędzy Włochami a Francją, że wreszcie tak się stało. I nie lubię obrazów niedokończonych, jakby tutaj już jest nieźle, tutaj już mnie się podoba. Ja wiem, że nie widzicie, ale ja potem spróbuję to pokazać zupełnie inaczej. Tutaj, bo tutaj widzę takie możliwości troszeczkę jakby działania artystycznego, ale takiego innego. Oczywiście, że można by to zabarwić, ale wtedy, kiedy zabarwię, narzucam ton i wtedy na tym tonie muszę pracować. Maluję się tak, ja zresztą dawni malarze malowali na różowym tonie albo na sepi. W zależności gdzie, na przykład ikony tak się robi. I tutaj te działania są dosyć charakterystyczne. Zmieniłem też formę, tutaj widać szpachelki, dlatego że czasami warto też, tutaj robię te fale troszeczkę dużo mi łatwiej, to też jest miękka szpachelka, proszę zwrócić uwagę, tu mam taką ulubioną swoją szpachelkę, ale ona do czego innego służy, tutaj mamy te fale, tutaj możemy je pozaginać, tutaj już nam się buduje w pewnym sensie takie działania, które budują nam właśnie. Musimy też jakiś rytm obrać. Szkoda, że YouTube tutaj kwestionuje prawa własności co do muzyki, ale no można by wprowadzić, ale
wiecie, o co chodzi. Ja zresztą tutaj bardziej w późniejszych fazach będę wprowadzał muzykę. Tutaj, proszę. Tutaj mamy na dole już idąc, musimy tutaj rozpatrzeć to, jak chcemy zrobić, ponieważ jest wiosna, jest radość morza i fale szaleją i to wszystko tworzy się w takiej formie troszeczkę nadzoru Neptuna. Tutaj Neptuna. Ja, i tutaj właśnie rozpoczyna się ta burza fal. Tutaj przychodzą te fale w taki nieregularny sposób, ale tutaj musimy jednak zrobić płaszczyznę tutaj tego działania tutaj. Tutaj właśnie przypływa, już fala uderza o... Musimy zbudować tak troszeczkę interesująco, bo potem będziemy musieli jakoś wybrnąć z tego wszystkiego, żeby można było... Oczywiście, że potem kolor nada też swoją jakby taką swoją plastykę. O! No i będziemy właściwie, już jesteśmy ku końcowi tworzenia tutaj tych fal. Musimy się jeszcze troszeczkę zastanowić, bo one idą nierównomiernie. Tutaj zrobiłem za bardzo. Potrzebuję więcej chaosu, tego budzenia się, tego życia, tego wychodzenia. Wenus z rzeczywistości. Nasza Wenus, która buduje tutaj całe swoje królestwo, a przecież wyszła z fal. Obudziła się i urodziła się. Widzieliście przecież ten słynny obraz, wspaniały. Ale swoją drogą ja potrzebuję coś innego. Ja potrzebuję tej burzy wiosny, tej radości, fal, kiedy one rozpierają właściwie i tworzą nowe horyzonty przyszłości. Bo wiosna to przyszłość, wiosna to radość, wiosna to baran, to co niesie z sobą właśnie Piotr, święty Piotr. Jakie to jest wspaniałe, że możemy połączyć wszystko ze wszystkim i dać radość duszy, bo przecież siedząc nad tym morzem, ta epoka już mija i Chrystus wybrał tych rybaków i Piotra i powiedział, ty będziesz opoką Kościoła, tego początku. Dzisiaj mija, jesteśmy ku końcowi i wchodzi epoka wodnika, czyli ta zupełnie inna forma, bo przecież wodnik należy do tutaj, do tej góry, do powietrza. I będziemy musieli ten środek rozegrać inaczej niż tą górę, bo ta góra przejmie władzę powietrza. To, co jest, co nas zastraszają, chemitransami chociażby, czy jeszcze innymi działaniami, a my musimy tworzyć swój jakby świat tutaj, który jest dla nas tak szalenie burzliwy i jednocześnie też daje nam taką możliwość spontanicznego, teraz muszę to wyjąć, tą masę tutaj właśnie, o. Ale zrobimy to inaczej, włożymy tą szpachelkę długą, położymy sobie tutaj, o. Jesteśmy z powrotem i tutaj wyjmiemy sobie z tego działania, o, i tutaj, żeby nam tylko nie upadło,
ale miejmy nadzieję, że nic się nie stanie. I tutaj potworzymy takie gęste, bo przecież to jest wiosna radosna, to jest wszystko pędzi, to nie ma tutaj czasu na zastanowienie się, tutaj wszystko jest jakby zupełnie inaczej, to jest krótka fala, taka niebezpieczna, nie wiem, czy płynęliście po krótkiej fali, to tak jakbyście jechali, w mieście wiedzą, o co chodzi, po koci łbach, takie du-du-du-du-du-du-du. Pamiętam z dzieciństwa jeszcze, bo przecież mieszkałem akurat na ulicy, gdzie były kocie łby, no, w Łodzi, ale w Warszawie też były, tylko że tam były szlifowane, także zupełnie troszeczkę inaczej, nie tak telepało podróżnikami, a już najbardziej to ja już tutaj nie chcę tam jakiejś dygresji wprowadzać, bo mógłbym tam, kto najbardziej lubił, taksiarze lubili najbardziej znaczy ci, którzy prowadzili taksówki. No i zaczyna ten obraz nam w tej bieli, bo jeszcze w kolorystyce będzie trzeba zrobić, coraz bardziej nam tutaj uplastycznia się. Ja jeszcze nie uplastyczniam tutaj pola. Najpierw to morze musimy tutaj zrobić. A potem będziemy uplastyczniać następne tutaj jakieś sytuacje. No tutaj troszeczkę jakby więcej tego tutaj. Tej piany takiej. Bo to wiosna, to radosna. Oczywiście ktoś by powiedział, no sztukatorka. W rzeczywistości tak. W rzeczywistości to jest sztukatorka. Można to robić także farbą, tylko dlaczego nie chcę zrobić farbą? Dlatego, że zobaczycie, inną technologię stosuję niż szpachla. To jest szpachla, więc tutaj umieszczam technikę w technice. Dlaczego tak? Nie wiem. Wybór też dla mnie ułatwień pewnych, które są bardzo, bardzo istotne. W dodatku jeszcze jedna rzecz. Musimy sobie uzmysłowić, że jeżeli cokolwiek robimy, to robimy na zasadzie tworzenia indywidualnego, więc im bardziej wprowadzę, bardziej swoje indywidualne, tym bardziej ja jestem. Szukając na drodze sztuki swojego miejsca, wybrałem w pewnym momencie tworzenie ikon. Ikony dały mi ten spokój twórczy, który jest w pewnym sensie psychologią i... Przepraszam, ale uderzyłem w kamerę. Ten spokój twórczy, który jest tak szalenie istotne w działaniach stricte artystycznych. Powodem to jest to, że kiedy budujemy jakikolwiek jeżeli tworzymy cokolwiek, jak sobie tutaj ułożę troszeczkę, i pojedziemy tą szpachelką, ponieważ popatrzcie, niewielka różnica jest pomiędzy tymi szpachelkami, ale zupełnie się inaczej pracuje. Chociaż kiedyś mój profesor zawsze mówił, rób jedną szpachelką, naucz się jedną szpachelką i twórz i zobaczysz, że będziesz otrzymywał różne faktury. I to jest fakt. Potem ja zaprzestałem, ja nie lubiłem szpachelki, ja nigdy szpachelką nie odbierałem. Powodem jest to, że szpachelka jest taką troszeczkę, no co tu ukrywać, ale materiochłonną technologią. A no co, nie ma co się bawić w piękne frazesy. Sztuka pochłania ogromne finanse. Sztuka jest po to, żeby stać się naprawdę wielkim, to nie jest tak, że za darmo. Zobaczcie sobie na tutaj chociażby w
wszyscy ci twórcy, tak jak Van Gogh, gdzie brat go utrzymywał. I potem, bo to jest jedyna rodzina, która jakby doceniła brata i stworzyła taki system, że wszystkie obrazy z Van Gogha są wyłącznie w jednym muzeum ich i trzymają embargo na tym wszystkim, co jest związane z słonecznikami czy jeszcze innym. Ja zresztą tutaj nie chcę się chwalić, ale mam skarpetki dzisiaj robione na Van Gogha, dlatego siedzę tutaj, bo trzeba jednak być w pełni solidarnym z innymi artystami. Zresztą tutaj zawsze tak jest, że my wspólnie działamy. Zresztą bardzo lubiłem to wspólne malowanie. Zresztą przez wiele lat miałem z kilkoma przyjaciółmi wspólną pracownię i składaliśmy się na tą pracownię. Po to, żeby było raz, że taniej, dwa, że bardziej solidarnie i bardziej. Na razie chyba bym skończył. Niech to sobie wyschnie. Tutaj wszystko jest jakby ładnie zrobione. Potem ewentualnie jakąś farbą tutaj doprowadzimy to do skutku. Ja zaraz pokażę. Zresztą teraz na sekundę tutaj. Jeszcze dołożymy tutaj białej farby olejnej, później z czasem. To musi wyschnąć, to będzie schło tam jakiś czas. No i cóż, mamy wiosnę. Mamy tą wiosnę. Ach, tutaj jest to niedopowiedziane. No widzicie, zawsze za każdym, tylko tak się zastanawiam, chyba tam lepiej będzie szpachelko. Taka niedopowiedź. Bo pewnie się zastanawiacie, czego używam, ale zaraz pokażę. A, tutaj zrobimy o tak. To dobrze wygląda, nie za dobrze. Trzeba będzie tutaj to tutaj poprawić troszeczkę. O, tutaj musi wejść. Ta fala musi. Aha, tutaj ta fala wchodzi w tą. Ta fala chodzi w tą. Ja uwielbiam obrazy marynistyczne, ale to jest jeden wąski format. Gdyby był wielkości 10 razy większy, bym się lepiej czuł, bo wtedy na pewno bym nie użył szpachli, tylko użyłbym pędzla i dużego pędzla w tej pierwszej fazie. Już szkic mamy, już mamy to. Teraz kwestia chmur, ale te chmury chciałbym jednak zrobić troszeczkę inaczej, bo bym chciał je zrobić w taki sposób bardziej pejzażowy. I tutaj no, można też nałożyć tutaj jakby pewną formę. Ja wiem, że tego nie widać. Ja wiem, że tego nie widzicie, ale no trudno, ze względu na nie tyle barwę, spróbujemy nałożyć tej farby. Tutaj pokażę wam jak ja. Tutaj o, właśnie zakładam chmurę. Dobra, i na tym kończę właściwie to spotkanie z płótnem, to spotkanie z tą historią twórczą i z tą zabawą artystyczną, z tym symbolem, bo jeszcze nic nie ma, dopiero właściwie powstał szkic i właściwie już kończymy teraz tą płaszczyznę i odchodzę od mojego płótna po to, żeby przeschło,
żeby usztywniło się, i dalsze etapy już w następnym fazie, to jest minimum, podejrzewam, że około tych 6 godzin albo więcej, a właściwie do jutra. Jutro dalsze wpływy tutaj naszego działania artystycznego. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że malarstwo wymaga cierpliwości i ta cierpliwość jest zawarta tutaj w tych fazach, które sobie bardzo cenię. Powodem jest to, że właściwie powinienem zakończyć na tym działaniu, dlatego że potrzeba tych 12 godzin czy iluś na wyschnięcie tutaj tej struktury i nadanie też sztywności dziełu. I zapraszam Państwa na dalszą historię właśnie tworzenia obrazu, a już mniej więcej macie pojęcie, że to jest może opowieść o tych wszystkich żywiołach, które funkcjonują. Jednym z najważniejszych żywiołów jest myśl, jest twórczość, jest niezależność, jest wolność. To, co ja zawsze mówię, Bóg, honor i ojczyzna, to jest to hasło przewodnie w tym momencie. I tutaj każdy z nas powinien nie tyle się zastanowić nad tym zdaniem, co bardziej nad tym, jaki jest, co niesie w sobie i sobą dla przede wszystkim innych. Teraz można by powiedzieć, no ale wie pan, no co pan robi? Nic nie robię. Tworzę to, że rozpoczynasz myśleć. I tym kończę. A myślenie to podstawa.